Amadeusz, zwycięstwo, ale musieliście się dzisiaj nabiegać, przyspieszyć w drugiej połowie. Tak, myślę, że zależało to od tego, że po tych finałach młodzieżowych mieliśmy długą przerwę od treningów i musieliśmy się wdrożyć w ten mecz. Druga połowa była zdecydowanie lepsza. Powinniśmy grać szybko, szybką koszykówkę, graliśmy w ospale i w drugą połowę zawieszyliśmy tak jak trzeba było. Okej, jakbyś ocenił różnicę między grą w drugiej lidze, a tą młodzieżówką U19, gdzie wy walczyliście brązowe medale, jaka jest różnica według ciebie? To zależy, bo jest kilka młodzieżowych właśnie zespołów, tak jak ten Osób, UKK, Śląsk, no ale są też stare zespoły bazujące na doświadczeniu, no i z nimi się gra ciężej. W sensie oni zwykle narzucają swój styl gry, ale musimy grać szybko z nami. Ja. Ty taki człowiek od czarnej roboty w zespole, to zawsze u ciebie tak było, czy to tak z biegiem czasu stałeś się takim zawodnikiem? Zawsze raczej tak było, jak przyszedłem do Zielonej Góry, to no, trzeba znać swoją rolę, mam tutaj Ilka, Rafała.